Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na zakupy, na holi. Jak chcecie to nazwać, wiecie o co chodzi, zapraszam. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jakiś czas temu odezwała się do mnie pani z sklepu dressling.com i zaproponowała mi współpracę. Dostałam od nich voucher, gift card, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu mogłam wykorzystać na ich stronie $30. W tej kwocie musiałam się zmieścić zarówno z tym, co zamówiłam, jak i z kosztami przesyłki. I jedyne, co ja muszę zrobić, to po prostu wam to pokazać. I pomyślałam, że fajnie, że warto, ponieważ bardzo dużo teraz vlogerek, bardzo dużo dziewczyn pokazuje rzeczy z Romui, z Choje, z dressling właśnie i ja te strony przeglądałam i to są strony, które mają ceny w dolarach, które te ubrania przychodzą do nas z Chin, to są ubrania z Azji, więc ja zawsze bałam się tam coś zamówić, nie wiedziałam jak do tego podejść, jak to wszystko ugryźć, ponieważ no stresowałam się, jak to wszystko wygląda i pomyślałam, że no teraz nadarzyła się taka okazja, że i ja na tym skorzystam, no nie ukrywam tego. I mam tu coś. I ja na tym skorzystam, a będę też mogła wam powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko przebiegło. Także wybrałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Udało mi się wybrać. Niestety nie pamiętam dokładnych cen tego wszystkiego. Postaram się wam powiedzieć tak mniej więcej, ile to kosztowało. Nie wiem też, czy znajdę... Czy znajdę dokładnie te rzeczy, które mam, bo tam jest tego mnóstwo, tam jak wchodzicie sobie, nie wiem, w bluzki, to macie kilka stron do przejrzenia tego wszystkiego, ale dostałam od Dressling linki do poszczególnych kategorii tych rzeczy, które ja wybrałam, już mi podesłali, więc najwyżej wam po prostu te linki wyślę. No i zacznę od tego, co wybrałam jako prezenty i... Słuchajcie, to jest coś takiego i teraz zastanowicie się, o co chodzi, co ona w ogóle pokazuje i co jest grane. Natomiast spodziewamy się dziecka! Tak! Kciuk w górę! Ale nie ja, ale już pytałam, czy na pewno mogę i dostałam zgodę, że mogę się pochwalić, także słuchajcie, w kwietniu zostanę ciocią. Dlatego ogromnie się cieszę w ogóle z tego. I możecie mi gratulować, tak? Możecie mi gratulować. Ogromne szczęście, ogromne cudowne nowiny, cudowne wieści i muszę to powiedzieć, że moja siostra to jest dla mnie, wiecie, najważniejsza osoba na świecie i no ja, my zawsze wszystko przeżywamy razem i mówimy sobie wszystko i ja to jej ciążę, to chyba przeżywam w połowie tak jak ona, albo jeszcze bardziej, po prostu czuję się jakbym to i ja była w ciąży. No i wybrałam coś dla mojego siostrzeńca bądź mojej siostrzenicy, bo jeszcze nie wiadomo, co to tam rośnie. I słuchajcie, pewnie nie wiecie, co to jest. Wygląda to dosyć śmiesznie. Natomiast może któryś z was kojarzy zdjęcia pani, żebym teraz nie skopała, nie pomyliła nazwiska, Ann Gades, coś tak mi się kojarzy. I to jest pani, która robi przepiękne zdjęcia, gdzie śpiące najczęściej dzieci, golutkie, że tak powiem, przebiera w zwierzątka, przebiera w kwiaty i robi takie przepiękne, artystyczne zdjęcia. I na właśnie stronie dressling.com możecie sobie ją zakupić za... No to akurat było 20%, 20% promocji na tej stronie i taki strój kosztował 3,5 dolara. I to jest teoretycznie według tej strony panda, natomiast mi się wydaje, że to jest jakiś owieczka, chociaż owca z takim ogonem, no nie wiem. Wygląda to w ten sposób, że dziecku, które śpi, chociaż może niekoniecznie, natomiast które leży, nakładamy taką oto czapeczkę. Tutaj tą część, którą tutaj macie, narzucamy dziecku na plecy i robimy zdjęcie takiego dziecka przebranego w zwierzątko. Był taki wzór, był tygrysek, był motylek. Chyba tak, chyba to tyle. Świetna sprawa, 3,5 dolara, to jest przepięknie wykonane, to jest zrobione na, podejrzewam, znaczy no pewnie na, nieręcznie, natomiast wygląda jak zrobione na szydełku, czy zrobione na drutach.
Bałam się, jaka to będzie jakość. Wiadomo, że ja mogę na siebie założyć byle co, ale jednak dziecku nawet na taką chwilę do przepięknego zdjęcia to nie fajnie by było nakładać czegoś niefajnego. Natomiast bardzo fajnie wykonane jakościowo. Trochę mam wrażenie, że tutaj ta część jest za krótka, bo ona tak naprawdę jest ta, którą będziemy kłaść na plecki. Jest jak półtorej mojej dłoni, nie wiem. Ja chyba muszę wrócić do szkoły z tym językiem polskim. Wrócę, a co? Natomiast no myślę, że to będzie fajna sprawa. No chciałam Wam pokazać, może jeszcze, może u Was w rodzinie są po prostu jakieś dzieci, może któraś z Was się jeszcze zdecyduje na coś takiego jak ja. 3,5 dolara, świetna sprawa. I chciałam też wybrać dla mojej siostry jakiś ciuch. Coś, co będzie mogła nosić zarówno teraz, kiedy ma troszkę brzucha, bo to jest naturalne w tym czasie, ale też, żeby coś, co będzie mogła nosić po ciąży. I pomyślałam sobie, że muszę szukać czegoś w takim klimacie oversize, czyli coś, gdzie teraz właśnie się ten brzuch mieści, później będzie mogła to swobodnie nosić. I wybrałam taki sweterek. Co prawda mam wrażenie, że na tej stronie, bo ten sweter jest w wersji kolorystycznej, właśnie taki, on jest taki musztardowy i jest taki przemelanżowo-czarny. I jeszcze była wersja czarna z szarym sercem, bo to jak wiecie jest takie serce z koronki naszyte. I wersja szara też z czarnym sercem. I mam wrażenie, że ja ten szary zamawiałam. Trafił mi się taki i wcale nie jest zły. Ja już to przymierzyłam na siebie, żeby wiedzieć jak to będzie wyglądało. Bardzo fajnie leży na dole, ponieważ ma tutaj taki, może nie tyle ściągacz, ale po prostu jest wykończony takim paskiem na dole materiału. Rękawy oczywiście za krótkie, ale zamawiając rzeczy Azji trzeba się na to przygotować. Rękaw jest taki nietoperzowaty i rzeczywiście, kiedy ja to na siebie nałożyłam, to w biuście było ok, więc i moja siostra się powinna zmieścić, mam nadzieję. A tutaj na brzuchu był całkiem luźnie i wybrałam to dlatego, że ten wzór tego serca, tej koronki, która jest tutaj naszyta, to tutaj ta... No, to wycięcie serca układa się mniej więcej na biuście i mam nadzieję, że będzie to bardzo ładnie na takim ciężowym brzuchu wyglądało, więc... ale ja i sama ja też w tym całkiem nieźle wyglądałam, tak mi się wydaje. I to kosztowało coś około 5 dolarów. Jest bardzo milutkie, bardzo ładnie wykonane jakościowo. I tak naprawdę te zakupy dla mojej siostry i dla mojej siostrzeńca wypadły... chyba lepiej niż te dla mnie, tak mi się wydaje. Ja zdecydowałam się na głupotę, tak naprawdę. Zawsze chciałam taką spódnicę, to jest spódnica z ekoskóry. Sięga mi gdzieś do połowy uda, jest w linii A. Tutaj z przodu ma po prostu taki pasek materiału, natomiast z tyłu jest na gumce. I powiem Wam, że nie jest brzydko wykonana. Ta ekoskórka jest bardzo mięciutka, bardzo fajna. Natomiast, no jak wiecie, to przypomina mnie w paczuszce, zaraz Wam zresztą mogę pokazać, no po prostu w takiej kopercie. I ona jest strasznie pognieciona, no przecież ja skóry nie wyprasuję, nie wiem. Powieszę ją na wieszak, może się wyciągnie, ale nie wiem co z tym zrobić. No co, na najniższą temperaturę nastawić żelazko i prasować przez ścierkę, przez ręcznik? Nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie mi znać. Na pewno to nie jest coś u mnie na co dzień, ale gdzieś tam od jakiegoś wielkiego dzwonu może się przyda. I do tego wybrałam sobie bluzkę. Bluzkę i tutaj jest minus tego zamówienia przez internet, że nie możemy czegoś dotknąć i zobaczyć. Bluzka, która wydawała mi się na zdjęciu taką bluzką, która będzie fajna do włożenia w spodnie czy w spódnicę, będzie taka troszeczkę luźniejsza. Wydawało mi się, że będzie z takiego materiału trochę mgiełkowego. Natomiast jest to... taka koszula, która tutaj ten kołnierzyk ma tak, o, wywinięty, gdzie to jest tutaj, w ten sposób ma tutaj dwie kieszonki, jest udawana, że niby się da zapiąć, natomiast tutaj nie ma guzików, z tyłu taka zaszewka, rękaw możemy sobie tutaj na 3/4 na guziczek skrócić, ona kosztowała chyba 3,5 dolara. Większe rzeczy, które zamówiłam w ogóle, to akurat było na 20% na tej stronie promocji. Natomiast jest ona z takiego materiału, to jest pewnie poliester, chociaż nie wiem, czy będę tutaj miała jakieś oznaczenie w środku, chyba nie, nie. Ale no, no coś sztucznego na pewno, jakiś taki sztuczny, śliski, słyszycie, to szeleści. Kojarzy mi się z takim materiałem na takie najtańsze, niby jedwabne szlafroczki. Jest na mnie za mała na dodatek, bo w biuście się w miarę mieszczę, natomiast jest za krótka i na jej długość i na długość rękawa
Nie wiem, może jak to założę do czegoś innego, to się przekonam, ale chyba raczej nie będę tego nosiła. No zobaczymy. I co? I właśnie ta koszula dla mnie, spódnica, sweter dla siostry i te przebranie dla dzieciaczka wyniosło mnie łącznie $27. Dlaczego? Dlatego, że mamy różne rodzaje przesyłki i najtańsze przesyłki to są przesyłki przez China Post, czyli wysyłane po prostu pocztą, tak jakby u nas to poszło pocztą polską, to tam oczywiście pocztą chińską. A w ogóle śmieszna sprawa, jak ja sobie wrzuciłam maila od tej pani w translatora, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze zrozumiałam, żeby mieć pewność, że zrozumiałam, to China Post, Google Translator, Google Tłumacz przetłumaczyło mi na pocztę porcelanową. Także jeżeli wybieracie pocztę porcelanową, to macie dwie opcje do wyboru. Albo przesyłkę z numerem nadania, czyli tak jakby przesyłkę poleconą u nas, albo bez numeru nadania, czyli taką zwykłą. Ja sobie wybrałam z numerem nadania, żeby po prostu móc tą przesyłkę śledzić, zobaczyć, kiedy ona przyjdzie. I taka przesyłka kosztuje $12 za kilogram. Także te ciuchy właśnie, koszula, spódnica, sweter i ten kubraczek do zdjęć wyniosł mnie razem z przesyłką $27. No i pomyślałam sobie, no głupia nie jestem, do tych 30 dobiję. I trudno było znaleźć cokolwiek, w czym się zmieszczę i z ceną jakiegoś ciucha i dodatkowo z ceną jeszcze przesyłki za niego. I słuchajcie, znalazłam rękawiczki. Rękawiczki, które kosztowały chyba $2 i akurat były one w kategorii free shipping, czyli po prostu z bezpłatną przesyłką. I to są takie rękawiczki. Śmiejcie się, ja też. Znaczy, wiedziałam, na co się pisze, w sensie, że wzięłam to dla śmiechu, że może się okaże, że będzie fajne, no to się przyda, a jak nie, to nie, nic nie stracę, a sobie do tych $30 coś dołożę. To są rękawiczki też z ekoskóry, tutaj z takimi srebrnymi jetżetami. Tutaj mają dziurki takie na kostki, połowa, do połowy palca. I zamówiłam je właśnie po to, no, żeby do tego zamówienia dobić i dobrze się spodziewałam, że to nie będzie w moim stylu i że tego nie będę nosić, ponieważ w ogóle jest to dla mnie za duże. No to jest za duże, no zobaczcie. Niby to z Azji wszystko takie małe, a to jest po prostu dla mnie za duże, jakoś dziwnie wygląda, no gdzie ja tu mogę, mogę się bić, także nie. To nie fajne. Jeżeli chodzi o przesyłkę, to całe zamówienie, przez to, że miałam ten numer nadania, czyli wybrałam tą droższą przesyłkę, bo ta przesyłka zwykła kosztuje $10 za kilogram, ta, którą ja wybrałam $12, więc za wszystko zapłaciłam $29 razem z przesyłką. Przesyłka się pojawiła w tym systemie 1 grudnia, 1 grudnia została nadana. 5 grudnia wyleciała z Szanghaju i tutaj to jest też pewnie kwestia tego, że po prostu czekała na jakiś samolot wolny, żeby tą pocztę zmieścić, bo też wiem, jak to wygląda, że no najważniejsze są bagaże, tak? I różne rzeczy, które samolot musi wziąć, a tą pocztę się rozlokowuje, gdzie się da, po ile się da, więc pewnie czekała na samolot. I z tego Szanghaju wyleciała 5 grudnia. Wczoraj, 9 grudnia, już widziałam, że trafiła do tego centrum takiego rozdzielniczego, do takiej sortowni jakby w Warszawie. No i tutaj było czekanie na to, czy ta paczka trafi do celników, czy trafi prosto do mnie. No i dzisiaj rano przyniósł ją listonosz. Na paczce miałam, powiem wam po cichu, jak powiecie jakiemuś celnikowi, to macie w dziób. Na paczce oczywiście miałam zaznaczone, że jest to gift, że jest to prezent. I wartość przesyłki niższą niż rzeczywista. Natomiast jeżeli by się zdarzyło tak, że dotknie Was cło, że tak się zdarzy, że będziecie musiały zapłacić cło, to weźcie pod uwagę, że będziecie musiały powiedzieć, co jest w paczce, powiedzieć, jakiej to jest wartości. I cło się płaci od wartości paczki, ale do wartości tej paczki wlicza się też koszty przesyłki. Także tak jak to wszystko, co ja tutaj mam, było pewnie gdzieś warte z $17, a łącznie z przesyłką 30, to tak naprawdę cała wartość paczki to jest 30 i od tego liczy się cło. Tak. Ale raczej to cło jest liczone od większych paczek, takich ciężkich, a taki jeden list z kilkoma rzeczami nie powinien Was, nie powinien celników tam zainteresować. Dajcie mi znać, co Wam się podobało i czy zamawiacie w ogóle z takich stron. Ja się przekonałam i myślę, że teraz będę już odważniejsza. Zawsze trzeba brać pod uwagę to, że
No może coś się okazać za małe, za krótkie, z kiepskiej jakości, ale myślę, że no taki fajny sweterek za 15 zł to jest naprawdę fajna sprawa. Coś pięknego dla na zdjęcie dla dziecka za dychę, też fajna sprawa. Czy spódnica za dychę, nawet jeżeli byście ją założyły raz gdzieś tam ze śmiechu na jakiś, nie wiem, bal klaunów w przymierańcu. Nie wiem na co. Ale jest mięciutka, jest fajna. Także też się opłaca. Dajcie mi znać, co myślicie i do usłyszenia następnym razem, buziaczki. Cześć, pa, pa.